To są niesamowite podstawowe prawdy, które towarzyszą człowiekowi roztropnemu, jak widać, od wieków. Cześć, witajcie pod koniec tego tygodnia. Ostatnio czytaliśmy z książki bardzo nowej, czyli Maćka Wieczorka, 48-godzinnej doby. A dzisiaj w audioinspiracjach znowu bez pomarańczowej teczki, bo chciałem sięgnąć z kolei do książki bardzo starej, do tekstu z 1770 któregoś roku. I też nie mam jej w wersji drukowanej, chyba nikt jej nie ma w wersji drukowanej w Polsce, bo to był tekst przygotowany przez wydawnictwo Horyzont Idei z myślą o audiobooku właśnie i miałem przyjemność nagrywać tego audiobooka chyba rok temu. Mam tutaj na myśli autobiografię Benjamina Franklina, czyli jego listy, które pisał do syna, opisując w nich swoje życie, doświadczenia, no i ciekawe różne spostrzeżenia, niektóre absolutnie nadal aktualne. Dzisiaj chciałbym sięgnąć do dwóch takich wątków. Najpierw o religijności, a później o moralności i skończymy na słynnych 13 cnotach Benjamina Franklina. Ciekawe, ile z nich nadal jest aktualnych. Posłuchajcie. Benjamin Franklin, słuchajcie, XVIII wiek, pisze coś takiego. Jako prezbiterianin otrzymałem wykształcenie religijne. Chociaż niektóre z dogmatów tego wyznania, takie jak odwieczne prawo Boże czy nauka o wybranych i potępionych, wydawały mi się niezrozumiałe, inne zaś wątpliwe. I mimo, że coraz rzadziej bywałem na publicznych zgromadzeniach religijnych, ponieważ niedziela była moim dniem na naukę, nigdy nie przestałem kierować się pewnymi zasadami religijnymi. Na przykład, nigdy nie wątpiłem w istnienie Boga, w to, że stworzył świat i rządził nim poprzez swoją opatrzność. Wierzyłem, że najbardziej miłą Bogu służbą było czynienie dobra drugiemu człowiekowi, że nasze dusze są nieśmiertelne i że każda zbrodnia zostanie ukarana, a cnota nagrodzona w życiu doczesnym lub wiecznym. Zasady te jawiły mi się jako podstawowa treść każdej religii, a ponieważ występowały w każdym wyznaniu w naszym kraju, szanowałem je wszystkie, chociaż w różnym stopniu, ponieważ uważałem je za mniej lub bardziej pomieszane z innymi. Te zaś ani nie promowały, ani nie utwierdzały, ani nie skłaniały do moralności, a służyły głównie do dzielenia ludzi i budzenia nieprzyjaźni między nimi. Ten szacunek dla wszystkich wraz z opinią, że i najgorsze zło może mieć dobre skutki, skłaniał mnie do unikania wszelkich dyskusji, które mogłyby obrazić czyjąś religię. Nasza prowincja stawała się coraz liczniejsza, co wiązało się z potrzebą powstania nowych miejsc kultu, które zwykle wznoszono z dobrowolnych składek. Nigdy nie odmówiłem żadnego datku, bez względu na to, do jakiego wyznania miałaby należeć świątynia. No proszę, jakie kosmopolityczne tutaj podejście. Ale już takie współczesne wątki dla mnie w tym w końcu XVIII-wiecznym tekście, ale bardzo roztropnego, mądrego człowieka. No i piszę jakiś fragment dalej. Mniej więcej w tym samym czasie rozpocząłem odważny i żmudny projekt osiągnięcia moralnej doskonałości. Chciałem żyć bez popełniania jakichkolwiek grzechów oraz walczyć z naturalną skłonnością, zwyczajami lub towarzystwem, które mogłoby sprowadzić mnie na manowce. Ponieważ wiedziałem, lub myślałem, że wiem, co jest dobre, a co złe, nie mogłem pojąć, dlaczego nie zawsze mogę robić jedno, a unikać drugiego. Wkrótce jednak okazało się, że podjąłem się zadania trudniejszego niż przypuszczałem. Podczas gdy skupiałem się na unikaniu jednego przewinienia, często zaskakiwało mnie drugie. Nawyk wykorzystywał nieuwagę, a skłonność była czasem silniejsza od rozumu. To chyba wciąż aktualne, prawda?
Skłonność czasami bywa silniejsza od rozumu. Doszedłem do wniosku, że aby zapobiec potknięciom, nie wystarcza samo teoretyczne przekonanie, że w naszym interesie leży bycie całkowicie cnotliwym i że należy porzucić złe nawyki na rzecz dobrych oraz je utrwalić, zanim będziemy mogli polegać na jednym słusznym sposobie postępowania. W tym celu wymyśliłem więc następującą metodę. W różnych wyliczeniach cnót moralnych, z którymi zetknąłem się w rozmaitych lekturach, znalazłem ich dość szeroki katalog, ponieważ różni pisarze pod jednym pojęciem rozumieli mniej lub więcej różnorakich idei. Umiarkowanie na przykład zdaniem jednych ograniczało się do jedzenia i picia, a według innych oznaczało ograniczenie każdej innej przyjemności, apetytu, skłonności czy namiętności, cielesnej czy psychicznej, nawet naszej chciwości i ambicji. Pod 13 nazwami cnót zapisałem wszystko, co w tym czasie wydawało mi się konieczne lub pożądane. Dołączyłem do każdej cnoty krótkie wskazówki, które w pełni wyrażały zakres, jaki nadałem jej znaczeniu. Nazwy cnót wraz ze wskazaniami były następujące. Posłuchajcie. Pierwsza – umiar. Nie jedz do otępienia, nie pij do podniecenia. Druga – milczenie. Mów tylko to, co może przynieść korzyść tobie lub innym. Unikaj próżnych konwersacji. Trzecia – porządek. Trzymaj wszystkie swoje rzeczy w wyznaczonym do tego miejscu. Niech wszystkie twoje sprawy mają swój czas. Czwarta – postanowienie. Postanów sobie robić to, co powinieneś. Wykonuj bezbłędnie to, co postanowisz. Pięć – oszczędność. Nie czyń wydatków, chyba że dla dobra własnego lub innych. Nie marnuj niczego. Szósta cnota – pracowitość. Nie marnuj czasu. Zawsze rób coś pożytecznego. Unikaj wszelkich niepotrzebnych działań. Siódma cnota – szczerość. Nie czyń krzywdzącego oszustwa. Myśl i mów niewinnie i sprawiedliwie. Ósma – sprawiedliwość. Nie rań nikogo. Nie wyrządzaj zła. I nie pozbawiaj korzyści, jakie komuś się od ciebie należą. Dziewiąta – powściągliwość. Unikaj skrajności. Zapomnij o złości za krzywdy w takim stopniu, jak myślisz, że zasługują na to, by były zapamiętane. Dziesiąta – czystość. Nie toleruj żadnej nieczystości ciała, ubrania czy zwyczaju. Jedenasta cnota – spokój. Nie przejmuj się drobnostkami oraz pospolitymi lub nieuniknionymi zdarzeniami. To by nam się dziś przydało, prawda? 12. Cnota – niewinność. Rzadko zaspokajaj żądze cielesne, chyba że dla zdrowia lub by spłodzić potomstwo. Nigdy w przypływie głupoty, słabości lub na szkodę twojego albo cudzego spokoju czy reputacji. I 13. Cnota – pokora. Podążaj śladami Jezusa i Sokratesa. Moim zamiarem było wyrobienie nawyku stosowania się do wszystkich tych cnót. Wychodziłem z założenia, że byłoby dobrze nie rozpraszać uwagi, próbując od razu opanować każdą z nich, ale skupić się na jednej. Kiedy już wyćwiczyłbym się w niej, powinienem zająć się następną, aż uda mi się opanować wszystkie 13. Ponieważ wcześniejsze opanowanie jednej cnoty może ułatwić nabycie innych, uporządkowałem je odpowiednio w takiej kolejności, jak je wyżej wymieniłem, napisał Benjamin Franklin. Nie czuliście, że te rzeczy są wciąż aktualne? Że czasami jakbyśmy czytali zdania z Briana Tracy, prawda, czy Stephena Covey'a, to są niesamowite, podstawowe prawdy, które towarzyszą człowiekowi roztropnemu, jak widać, od wieków. To był, przypomnę, tekst Benjamina Franklina z 1773 roku. Fragment z jego listu do syna, w którym opisywał swoje doświadczenia. Dzisiaj taki mamy poranek lżejszy, bo świąteczny, prawda? Więc możemy się zastanowić, może wybierzmy sobie jedną z tych cnót do popracowania w tym tygodniu. Może spokój, może powściągliwość, może sprawiedliwość. Nie rań nikogo, nie wyrządzaj zła i nie pozbawiaj korzyści, jakie komuś się od ciebie należą. Tak? Kiedy mamy za coś zapłacić,
Przypomnijmy sobie o cnocie sprawiedliwości Benjamina Franklina. No dobrze, jest tutaj sporo do myślenia, mamy długi weekend, więc jest trochę więcej czasu, dlatego postanowiłem dzisiaj wrzucić nam taką pigułkę do przemyśleń sprzed wieków. No cóż, to miłego, długiego weekendu Ci życzę i wszystkim innym, którym prześlesz te audio inspiracje i dotrę za Twoim pośrednictwem do nich. Do usłyszenia po drugiej stronie długiego weekendu, czyli w poniedziałek rano. Tymczasem, cześć!